Report unusual behavior. Barricade your homes. Avoid all contact with infected individuals. Wait for official instructions. Wait my ass. Kill all sons of bitches. That's my official instructions. To be a nice neighborhood! This is some grim shit we got ourselves into. Get back, get back! Who the hell puts an evac station up 30 flights of goddamn stairs? Come on, Coach. Maybe the helicopter. Maybe it's made of chocolate. Hey, where is everybody? Hello? Oh, this is not happening. Anyone here? This is not happening. This is not happening. Aren't they supposed to be saving our asses? Looks like there's been a change of plans. Hey, kill all sons of bitches, right? I have not come this far to die now. Siemanko ludzisko, ja mnie z Nedwet, a to jest Left 4 Dead 2. Witam was w kolejnym odcinku, dziś zagram wy. I tak, chciałem wam pokazać ten starego, dobrego Left 4 Dead, no już trochę ma na karku. Tylko, że jak widzicie, jest tu coś jest nie tak, co nie? Może nie wszyscy znają Left 4 Dead, jest tu strzelanka, co-op. Gra się w 4 osoby. Jak widzicie, są różne rodzaje rozgrywki. Jest oczywiście single player, czyli gracie sami z botami. Bo to jest gra no, typowa co-op, bo zawsze są 4 postacie. Jeśli gracie sami, no to postacie są sterowane przez sztuczną inteligencję gry, która jest no, nie zawsze mądra. Coś powinniście o tym wiedzieć. Kampania to jest zwykła rozgrywka, taka jak zaraz wam pokażę, o co chodzi najdokładniej w każdej rozgrywce, no, znaczy nie w każdej, tylko w jednej. Gracie w czterech, możecie dołączyć do serwera takiego oficjalnego, nieoficjalnego, czyli LAN, możecie sobie zagrać. Ja mam oryginalną wersję, także nabyłem ją za darmo. Teraz Left 4 Dead kosztuje chyba 15 euro. Tak mi się udało wyrwać za darmo, była tam jakaś okazja na święta czy coś w tym stylu. Także warto zaglądać na Steama, ludzie. Można wyrwać taką na przykład gierkę jak Left 4 Dead za darmo. Versus jest bardzo fajną, że tak powiem, wersją tego wszystkiego. Najfajniejsza chyba z tego wszystkiego, bo jest 4 na 4, gracie 4 ludzi, czyli ci co przetrwali, kontra 4 zombiaków, tych specjalnych zombiaków, to też zaraz omówię, spokojnie. Także to jest najfajniejsze, bo gracie 4 ludzi przeciwko tak naprawdę 4 ludzi. Także to jest najfajniejsze, tylko czasami no, ludzie są jacy są, tak? Niestety, mutacja to jest takie mapki, gdzie są customowe, zrobione przez ludzi, można sobie wrzucić i tutaj zagrać na tym trybie. Realizm.
Realizm polega na tym, że bronie i inne takie dodatki, na przykład apteczki, nie są podświetlone i właśnie współtowarzysze też nie są podświetleni, także nic takiego nie widać, to jest no typowy realizm, tak jakbyście sami byli w akcji, nic nie jest podświetlone, są tam jeszcze takie rzeczy jak adrenalina, która wam przyspiesza reakcję, jeszcze są te środki przeciwbólowe, które zwiększają tak jakby też na chwilę życie, jest tego trochę. Realizm versus, czyli połączenie versusa, którego przed chwilą omawiałem, czyli jest 4 na 4, 4 przetrwanych kontra 4 zombiaków specjalnych, tylko że to jest realizm, czyli też te rzeczy, które są do podniesienia, nie są podświetlone. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Survival, czyli dostajecie jedną mapkę, gdzie zombiaki cały czas się spanią, a wy musicie jak najdłużej przetrwać, jak najdłuższy czas. Tam dostajecie oczywiście jakieś tam broń na początek, są apteczki i tak dalej. I wy po prostu musicie przetrwać jak najdłużej. Tam chyba 10 minut to już jest złoty medal. Taki wewnętrzny achievement gry. Mamy tu jeszcze Scavenge Mode. Zagraj jako ocalenie lub zarażenie w rozgrywkach opartych na rundach, czyli gracie ileś tam rund i kto wygra daną ilość rund, no to jest ogólnym zwycięzcą, na przykład gracie do 3 rund, tak jak na przykład w siatkówce lub w innym sporcie. Dobra, co by wam tu pokazać? Pokażę wam kampanię. Mam tu trochę zmodowany tego Lefortyra, tak jak mówiłem. To tutaj. Ostrzeżenie jak zwykle. Jak widzicie, trochę tego tutaj mam. Praktycznie wszystko mam zmienione. Każdą rzecz, także postanowiłem wam to trochę inaczej pokazać tego Left 4 Dead'a. Wezmę jakąś kampanię, gra online. Są dwa typy, jak widzicie, te są normalne, bo mają 4 tutaj, to są normalne, tak jakby mapki. A te tutaj są do pobrania, bo jest taka strzałka w dół. Mamy wszyscy są w poczekalni. A, bo mam tylko jedno i drugie, poproszę, okej. Centrum zaraz, wezmę pierwsze, lepsze wam pokażę. I co? Fabuła jest taka pobieżna, że tak powiem. No bo jesteście 4 ocalałych w takim typowym scenariuszu, gdzie zombiaki przejęły władzę nad światem i po prostu musicie przetrwać do danego punktu. Od punktu A do punktu B musicie przejść. Po drodze są zwykłe zombiaki, są specjalne zombiaki, które też zaraz w sumie zobaczycie. Są one zmodowane, także nie patrzcie na to. Bo trochę tych skinów, czyli tych tekstur pobrałem, wrzuciłem sobie. To nie jest żaden problem, także jeśli chcecie jakiś porad na temat właśnie zmodowania tekstur, to mogę wam napisać co i jak. Zrobić jeszcze oddzielny odcinek na ten temat, bo to nie jest trudne, wystarczy wiedzieć skąd pobrać. Można też pobrać. Wow, co tu się dzieje? Czemu nie mam tych? Aha, okej. Nie wiem, co się stało. Dobra, czekam aż wszyscy tutaj rozpoczną głosowanie. Okej. Już zarządca poczekalni wystartował. Jest tak, macie. Możecie nosić kilka tylko broni, jest broń podstawowa, ręczna. Jest to, jak widzicie tutaj na obrazku, jest to, może być katana, może być siekiera, możecie oczywiście jedną tylko z tych broni nosić. Katan, jeszcze jest łom, kij do golfa, coś tam jeszcze, nie pamiętam dokładnie wszystkich, tylko niestety widzę, że mój licznik FPS-ów dosyć porządnie spadł, będę musiał chyba zmniejszyć grafikę. Drugą podstawową bronią jest broń krótka. Jest to albo pistolet lekki, albo pistolet ciężki. Pistolet lekki możecie nosić 2 sztuki. Ojej, przepraszam. Jest tylko chyba jeden rodzaj pistoletu krótkiego, to znaczy 2. Jeden lekki i drugi jest Deagle, taki właśnie cięższy. To w zasadzie tyle, jeśli chodzi o broń krótką. Z broni długiej już mam trochę większy wybór. Mamy różne rodzaje shotgunów, mamy różne rodzaje karabinów maszynowych. Nawet jest wyrzutnia rakiet, nie, przepraszam, wyrzutnia granatnik jest, przepraszam.
Jest piła łańcuchowa, która się nie zalicza chyba do broni nawet wręcz. Tylko do normalnej broni. Jeszcze będę musiał to zobaczyć, bo nie jestem w tej chwili pewien. Co jeszcze na temat tej gry? Właśnie specjalne zombiaki. Zaraz zobaczycie, o co w tym chodzi. Aż akurat wystartował koleś na początku. To jest pierwsza mapka, pierwsza misja, także... Jak widzicie, tutaj już skiny są zmienione. Tutaj przepraszam bardzo za wszelkie głosy, które będą w tle. Bo czat głosowy oczywiście w tej grze jest, także możecie sobie włączyć. Tak, mam wgrane skiny fajne, także będziecie mogli sobie popatrzeć. Mamy tutaj Deadpoola, mamy Predatora, mamy... to jest Duke Nukem. Także te główne postacie sobie zamieniłem. Jak widzicie, broń teraz mam łom, a na przykład zamiast łomu mam taki hak do wspinaczki lodowej. Także sobie zamieniłem. Coś tam nasza koleżanka mówi chyba, to jest koleżanka albo koleś przed mutacją, nie wiem. Jedno z dwóch. Szukam tu takich rzeczy. Broń ręczna jest bardzo dobra, jeśli was otoczą zombiaki, także warto nosić przynajmniej jedną. No, chyba że nie chcecie, możecie nosić pistolet. To nie jest żaden problem. No, tam się już dobijają, widzę. Idź, idź. Nie bój się, czego się boisz, to tylko zombiaczki. Okej, okay, tutaj mam następną broń ręczną, jest to pałka. Oczywiście teksturę mam zamienioną. Wow, coś tam wybuchło. Pewnie boomer. Jeden ze specjalnych zombiaków. Postaram się omawiać te zombiaki specjalne. O, to jest Hunter. Taki zombiak, który skacze na ludzi. Gdzie on jest? Z drugiej strony, kurczę. Chciałem ratować kolesia, ale nie udało mi się. Mówi się trudno. Hunter to jest taki zombiak, który skacze i was po prostu ten... bije. Jak was dopadnie. Jest dosyć skoczny, dosyć duży zasięg ma. No wchodź, wchodź, wchodź. Do przodu, do przodu. Nie wiem, czy zdołam omówić wszystkie specjalne zombiaki. O, prawie spadłem. A mi się ciepło zrobiło. A mamy też rzeczy do rzucania. Całkiem o nich zapomniałem. Mamy coś takiego jak koktajle Mołotowa. Każdy powinien to znać. Mamy też taki rodzaj granatów żółciowych. O, jest tu nawet jeden. Będę mógł wam pokazać, o co chodzi. To jest takie, to działa na takiej zasadzie, że jeśli to rzucicie, to zombiaki do tego podbiegają. To jest taki wabik, o. Bardzo dobrze powiedziane. Tutaj kolega wziął fajbombę, czyli taki granat typowy. Gdzie my mamy teraz iść? Chyba na dół. Jeszcze bardziej na dół. Tam już widzę, że kolesie polecieli bez nas. Bardzo dzięki. Wielkie za to. My będziemy musieli się przebijać sami. O, katanka. Biorę sobie katankę, bo bardziej mi się podoba. O, tu jest ogień, to nie przejdziemy. A! Dobra, się podpalę, ale muszę przejść. Tu coś jest, nic nie ma, okej. Okay. Chodź, koleś, chodź, chodź. Tu też załatwili wszystkich, widzę. Nie poczekali nawet na nas. No, cóż, mówi się trudno. O, tutaj nasz Deadpool ma Deagle. No, oczywiście teksturka jest zmieniona. A, jeszcze jest defibrillator. Zamiast apteczki możecie go nosić. Możecie, jeśli ktoś zginie, to możecie go ożywić. Też czasami się przydaje. Broń rzucana, czyli ten wabik, tak jak mówiłem, jest pajbomba granat. I jest koktajl Mołotowa, który podpala. Koktajl Mołotowa przydaje się... koktajl Mołotowa. Spokojnie, nawet oddychaj głęboko. Przydaje się na specjalne zombiaki. Strzelać, strzelać, strzelać. Okej, okay. Biegniemy. Tak, czasami trzeba mieć uwagę na to, że są takie fale zombiaków po prostu. Koleś, gdzie ty biegniesz sam? Miałem takie pytanie. No i coś się złapało. Pewnie Jockey, z tego co widziałem. Jockey jest takim zombiakiem też specjalnym. Który biega i w sumie nic nie robi. Dopóki was nie dopadnie, jak zwykle.
no, skacze na was i was łapie za głowę i może was przyciągnąć na przykład do ognia lub innej zgubnej rzeczy, na przykład do przepaści, bo w tej grze też można spaść tak po prostu, z wysokości się zabić. Mieliśmy tutaj chargera, to jest charger, już wam pokazuję. Charger to jest taki już cięższy zombiak, cięższy troszkę, za wiele, ale zawsze. I po co ty to rzuciłeś tutaj? Gratulacje, idioto. Ach, co za ludzie mówią, ja się chowam. Okej. No i tak to mniej więcej wygląda. Musieliśmy przyjść od punktu A do punktu B. Jeszcze po drodze czasami można spotkać te paczki amunicji, także rozglądajcie się za nimi. Jak widzieliście, tak jak sięgałem po każdą broń, była ona podświetlona, tak samo, przepraszam, granaty czy apteczka. Tak właśnie na tych pozostałych trybach, na przykład survival, nie, realizm, przepraszam, wróć, w realizmie nie są one podświetlone, tak jest to troszeczkę trudniej. Okej, okay, spotkaliśmy Jokeya, Chargera. Jest i Huntera spotkaliśmy i spotkaliśmy jeszcze Boomera. Boomer jest to najsłabszy zombiak. Może was obrzygać lub pęknąć przy was, jeśli go traficie z bliska. Takie paczki amunicji możecie spotkać po drodze jeszcze przy okazji. Tak one wyglądają, znaczy ja mam zmienioną teksturę, także nie patrzcie na to. Ale są po prostu podświetlone rzeczy, także... Ja się tymi zombiaki zajmę. Boomer, najsłabszy. Tylko że z nim jest taki problem, że jak on wybuchnie, to nie dość, że nic nie widzicie, to zombiaki do was lgną. Działa tak jak ten wabik, który mam teraz przy sobie. Także jest dosyć problematyczny, jeśli wybuchnie na przykład przy wszystkich czterech graczach. Ale jest najsłabszy, także można go szybko dosyć ścisnąć. Czekaj, jeszcze jest Boomer, jeszcze jest Spitter. Dobra, wychodźcie ludzie, bo... Dobra, chcecie zostać, to zostańcie. Ja sobie idę dalej. Jest Spitter, który... No jest... chyba najgorszą, jedną z dwóch najgorszych postaci. Pluje takim kwasem dosłownie. Nie, to był Smoker, przepraszam, Smoker, bo on się zawsze myli, jedno z drugim. Wydaje taki typowy odgłos kasłania, Smoker. A Spitter to... O, tu mam Jokeya. To jest właśnie, o, taki gościu, który skacze na was. Was przyciąga. Też ma zmienioną teksturkę, także nie patrzcie na to, bo domyślnie wy będziecie mieć inną zupełnie. O, tutaj jest granatnik, jedna z cięższych broni. Tylko musicie mieć nowe... O, Boomer, proszę bardzo. Jak mówiłem, najsłabszy zombiak w grze. Na kim ja skończyłem? Na... Smokerze. O, tam jest Smoker. Nie, to nie jest Smoker. Ktoś granat rzucił, ten wabik. Smoker, tak jak mówiłem, no jest taki wysoki, kaszle i pluje żółcią, kwasem dosłownie. I ostatnim, przedostatnim zombiakiem jeszcze jest Spitter właśnie, który no pluje takim językiem, że tak powiem, i was łapie za na przykład tam za gardło czy za coś, nie pamiętam dokładnie za co, i was przyciąga i was bije, nie możecie się wyrwać z jego objęcia. Tak samo jak z objęć Jokeya i Huntera. Po prostu jak was złapie, to musi was ktoś uratować. Tak samo Charger, jak was złapie, to też musi was kolega uratować, także musicie mieć to na uwadze. A, jeszcze bym zapomniał, oj loś, tyle jest tych zombiaków specjalnych, że wuuu. I Smoke, Spitter, język. Jeszcze jest dwa najrzadsze zombiaki. Jest to Witch, czyli Wiedźma. O, Charger. Możecie sobie zobaczyć Charger. O, on teraz głównie biega i szarżuje na was. Bo ktoś tu dostał zombiaczka w łeb. Co mamy? O, pajbombę. Pajbombę to ja bym w sumie wziął zamiast żółci. Bardziej mi się przyda. No, tutaj jak widzicie, to jest ten kwas tego golesia. Smokera.
Tutaj ktoś coś mówi, ale nie za bardzo rozumiem. O, chainsaw. Piła mechaniczna, oczywiście ja po angielsku. Shotgun, to mi się nie przyda nic tutaj stąd. Mógłbyś do mnie strzelać, a właśnie, postrzelać, bo nie dokończyłem. Uważajcie, bo PvP jest włączone, czyli jeśli strzelacie do swoich, ranicie ich po prostu. Możecie ich nawet zabić. Tak to się robi. W sumie chyba nie potrzeba. Dobrze rzuciłem. Dobra. Przydało się. Może ja tutaj zmienię na katanę na razie, żeby oszczędzać sobie amunicję. Witch, stanąłem na Witch, bo staram się tutaj mieć podziemną uwagę, ale nie za bardzo mi to wychodzi. Dobra, uratowałem tu kogoś. Deszczu kończy, spoko. Witch jest prawie najgroźniejszym zombiakiem tutaj. Na wyższych poziomach trudności zabija dosłownie na ten... na uderzenie, tylko że z nią jest o tyle dobrze, że... ona nie atakuje tak jak zwykłe zombiaki. Ona sobie siedzi, na przykład tam jęczy, bo ona słychać jak jęczy. Na przykład tam drze się czy coś w tym stylu. Bo to słychać, nie? Będziecie wiedzieli od razu, że to ona. Bez takich, co? Dobra, wezmę sobie shotguna. W sumie bym wziął z tego. Ktoś wystraszy Witcha. Słychać. Skończyłem właśnie na Witcha, to Witch nas atakuje. O, właśnie jest. Okej, zabiłem ją. Ta teksturka trochę tam... on zbugowano ją, także nie patrzcie na to. Witch tak właśnie sobie na przykład siedzi w rogu i tam płacze, jęczy coś w tym stylu. I dopóki na nią nie zaświecicie na przykład latarką, lub nie będziecie przebywać zbyt długo w jej towarzystwie, to nic wam nie będzie. Jak zaświecicie na nią latarką, lub będziecie przebywać zbyt długo w jej towarzystwie, macie przerąbane, bo jest dosyć trudna. Jest bardzo odporna. Jak was dopanie, to może was nawet zabić na dosłownie parę uderzeń. Ale jak dopóki sobie siedzi, macie spokój. Także nie straszcie jej specjalnie, bo może być problem na wyższych poziomach trudności. Kto tam strzela z zapalającej amunicji? Idiotyzm. Okej. No, ktoś tam coś dostał. No, na górę. Dobra, Witch, Smoker, no, tu już chyba wszystko opowiedziałem. I ostatnim, najcięższym, najtrudniejszym zombiakiem jest tank, czyli taki typowy... No tank jak nazwa, czyli czołg. Ma najwięcej życia, jest najmocniejszy, może rzucać kawałkami ziemi nawet z was. Jak was ciepnie, bo może podejść do was i was ciepnąć się ręką, bardzo porządnie odlecicie nawet. Także on jest najtrudniejszy. Laser over here. Tam powiedziałem kolegom i koleżance, że mamy laser. Apteczka mi nie jest potrzebna. Tak, leczcie się, dopóki możecie. Ja bym sobie jeszcze wziął Digla. Zamienił zamiast katyny jednak. Tutaj jak widzicie, mamy taki sklep z amunicją i wszystkim prawie bronią. Prawie, bo nie ma tutaj wszystkich. Jak widzicie, mamy snajperki, mamy shotguny, każdy znajdzie coś dla siebie. Laser powoduje to, że mamy większą celność, także polecam, jak tylko znajdziecie, go od razu wziąć. I to w zasadzie tyle. Specjalne zombiaki już wszystkie omówiłem. Tank najcięższy, najmocniejszy, najtwardszy. Jego słabością jest jednak ogień, także jeśli macie koktajle mołotowe lub coś w tym stylu... O, charger poleciał. Postaram się go tutaj... Kasza sobie wziąłem, ale nie wiem, czy to dobry pomysł. Mógłbyś nie wchodzić mi pod celownik, dziękuję. A skubany, znalazł skrót. Okej, fajnie.
Widzę, że mamy tutaj innego kolesia, który tak w miarę ogarnia. Postaram się go tutaj ten osłaniać jak najlepiej by potrafił. Przecież może mi to nie wychodzić za bardzo. Kogoś tam ktoś złapał, widzę. Okej, uratowałem go. Tutaj musieliśmy dostarczyć Coca-Cola lub inny trunek czarny z bąbelkami. Nie będę tutaj robił jakiejś darmowej reklamy, chociaż im to w zasadzie reklama nie jest potrzebna żadna. Ale żeby nie miał tutaj zaraz praw autorskich na YouTubie, żeby mi nie cofnęli filmiku. Musieliśmy dostarczyć mu Coca-Colę, żeby ten motorował nam przejście. Ale tam widzę, że koleś już poleciał do przodu, lub kolesiowa, nie wiem. Koleżanka albo kolega. Dobra, lecę, bo widzę, że tam... Okej, uratowany. You're welcome. Okej, na tej rundzie już zakończę, bo już widzę, że filmik mi się zakończył. Znaczy czas już się kończy. Także mam nadzieję, że Left 4 Dead wam się podoba. Jeśli chcecie więcej filmików, dajcie mi znać. Bo trochę tych map jest, a wszystkich nie zdążę na jednym tym. W sumie nawet mógłbym zrobić jakąś serię. Jeśli wam się bardzo spodoba, spodobały mody. Bo bym grał na modach, te wszystkie rzeczy mam podmienione. Jeśli chcecie, tak jak mówiłem, bo to jest, możecie to z poziomu Steama robić i jest specjalna stronka też od tego. Także możecie robić to na dwa sposoby, ręcznie lub manualnie. Manualnie to, czyli ten w sposób steamowski. Wchodzicie tam w warsztat, pobieracie odpowiednie mody. Tylko że właśnie z poziomu Steama jest to lepsze, bo nie musicie się martwić, że coś nie będzie działać. A na tej stronce, jeśli byście chcieli pobierać, może być taki problem, że dana tekstura nie będzie działać na serwerach. Okej, już wrócę do menu głównego, bo już naprawdę czas mi się skończył. Także komentujcie, subskrybujcie, jeśli jesteś nowy na moim kanale. Daj łapkę w górę, bo to naprawdę pomaga w rozwoju mojego kanału i... Do zobaczenia w następnych odcinkach. Zagrajmy, dziś zagram wy, albo w jakiejś nowej serii, może dam niedługo nową serię. To jest taka przerwnikowa. Także trzymajcie się ciepło i na razie.